strzelanie stawami. Cudowny dźwięk, prawda? Ludzie na świecie dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy uwielbiają to robić oraz tych, którzy nie mogą tego słuchać i pojawia się obrzydzenie na ich twarzach. Większość ludzi strzela palcami. Jest to nawyk lub pewnego rodzaju rytuał powtarzany przed wykonaniem jakiejś czynności. Jednakże zdarza się, że ludzie strzelają też poprzez zginanie szyi, prostowanie kręgosłupa lub poruszanie jakimkolwiek stawem powoduje wydanie tego dźwięku. Dlaczego ludzie wykonują tą czynność? Jakie ona niesie ze sobą skutki? Czy strzelanie palcami powoduje jakieś konsekwencje w przyszłości? Ale przede wszystkim, co powoduje, że nasze stawy wydają taki dźwięk? Prawdą jest, że strzelanie palcami zwiększa ruchliwość stawów oraz prowadzi do ich rozluźnienia. Stąd też dla wielu osób jest to codzienna praktyka relaksacyjna. Zwiększa się dzięki temu również swoboda ruchów w stawie. Charakterystyczny trzask, kojarzący się z odgłosem łania kości, jest spowodowany pęcherzykami gazu powstającymi w płynie pokrywającym stawy, czyli mazi stawowej. Otaczająca stawy i kości torebka stawowa w momencie zginania rozciąga się i zwiększa swoją objętość, obniżając jednocześnie ciśnienie. Rozpuszczony w mazi stawowej gaz zaczyna przybierać formę pęcherzyków. Charakterystyczny odgłos strzelania w stawach związany jest z powstawaniem pęcherzyków gazu, co potwierdziła analiza MRI. Gaz potrzebuje około pół godziny, aby całkowicie rozpuścić się w mazi stawowej, dlatego też ponownie można strzelić stawami dopiero po upływie 30 minut. Najsłynniejszym badaniem dotyczącym strzelania palcami jest badanie przeprowadzone przez doktora Donalda Angera, który przez ponad pół wieku strzelał palcami u lewej dłoni, prawą zostawiając w spokoju. Coroczne badania przeprowadzone na stawach obu dłoni wykazały brak znacznych różnic w stawach, a przede wszystkim doprowadziły do stwierdzenia, że strzelanie palcami nie przyczynia się do artrytyzmu. Inne badanie przeprowadzone w domu spokojnej starości w Los Angeles. Przebadano dwie grupy starszych osób. Jedna z nich strzelała palcami przez większość życia oraz drugą, która nie praktykowała tego sposobu rozluźnienia stawów. Nie stwierdzono znacznych różnic pomiędzy stawami w obu grupach. Reasumując, nie stwierdzono, by strzelanie palcami czy też innymi stawami prowadziło do uszkodzeń czy zapalenia stawów. Mimo to nie powinniśmy w ten sposób rozluźniać ciągle mięśni i nie powinna to być jedyna nasza aktywność rozluźniająca w ciągu dnia. Jednakże czemu by nie strzelić palcami od czasu do czasu, tak po prostu dla przyjemności?